Dom rodzinny Polski, dom to jest najlepszy, widzicie Państwo, najlepszy. Nadaje nasze radio, to FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra i tego się trzyma. I bracia, ojcowska siwa skroń, twój kraj, ojczysty, piękny kraj, tam gdzie dzwon modlitwą mierzy czas, gdzie groby przodków naszych, radio Koncita, trzeszczące krzyży las i ból złocone łany, serc natchnionych żal. Zbudowałeś swoje gniazdo w miejscu nowym i w dostatku dopełniają się twe dni. Przyjaciele twoi jacyś kolorowi, obcy ludzie, pośród których przyszło żyć. Zamazały się wspomnienia lat dziecinnych, coraz częściej zapominasz polskich słów, lecz na zawsze pozostanie dom rodzinny pierwszą myślą, kiedy zrywasz się ze snu. Twój dom, rodzinny polski dom, pośród ból znajomy każdy kąt, u progu stara matka z uśmiechem poda dłoń, gdzie siostry twe i bracia, ojcowska siwa skroń, twój kraj, ojczysty, piękny kraj, tam gdzie dzwon modlitwą mierzy czas, gdzie groby przodków naszych męczeńskich krzyży nas i ból złocone łan i serc natchnionych żar. Podaję informację o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin. Hymn Nim kres nadejdzie jasności z pierwszego tygodnia w tomie czwartym na stronie 971 w wydaniu skróconym na stronie 1166. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, tom czwarty, strona 983, wydanie skrócone, strona 1179. Antyfona końcowa, Matko Odkupiciela. Matko Odkupiciela. I od razu modlitwa, tak? No. No, Koncita. Nic się nie pyta. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Intencje swojej sprawy. Józefie najroztropniejszym. Módl się za nami. I Prady poseł Janusz Śniadek wskazuje, że w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Mario bez grzechu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mario bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Zapłać za modlitwę. Bóg zapłać serdecznie z Panem Bogiem, w intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przez stawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńczy Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszym, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszym, módl się za nami. Józefie Najmężniejszym, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszym, módl się za nami. Józefie Najwierniejszym, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośnik ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego,
i zarządzą z wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niebysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jest 13. Tu Radio Maryja. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawi Piotr. Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że traktuje bardzo poważnie stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie stanu praworządności w Polsce. Zastrzegła, że zależy jej na bardzo dobrych relacjach z Warszawą, lecz nie może trzymać języka za zębami. Na spotkaniu z dziennikarzami Merkel, zapytana o ocenę sytuacji w Polsce, powiedziała, że Polska i praworządność to poważny temat. Warunkiem kooperacji w ramach Unii Europejskiej są zasady praworządności, podkreśliła. Angela Merkel zapowiedziała też, że o praworządności w Polsce będzie wyczerpująco rozmawiała jutro w Berlinie z szefem Komisji Europejskiej, Jean-Claude'em Junckerem. To kolejny krok w akcji naciskania na Polskę, ocenia europoseł i profesor Zdzisław Krasnodębski. W tej chwili ruch należy do Komisji Europejskiej. Prawdopodobnie w tym celu przewodniczący Juncker jedzie do Berlina, aby uzyskać tak naprawdę zgodę na ewentualne dalsze kroki, które Komisja by miała podjąć. No, albo byłoby to w części procedury w naruszeniu traktatu i skierowanie kwestii do Trybunału Sprawiedliwości, no albo to coś innego, jakiś inny sposób. Jeżeli Angeli Merkel tak zależy na stosunkach z Warszawą, no oczekiwalibyśmy bardzo jasnego stwierdzenia faktu, no że w zasadzie Komisja w tej sprawie działa zbyt pospiesznie, nieroztropnie. Wczoraj Polska wystosowała odpowiedź do Komisji Europejskiej na jej rekomendacje w sprawie praworządności. Warszawa kwestionuje m.in. kompetencje Komisji w sprawie oceny systemu wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska już odrzuciła stanowisko Warszawy. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się wchodzącą wkrótce w życie reformą emerytalną. Ministrowie wysłuchają informacji minister pracy na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego. Nowe przepisy, zgodnie z którymi kobiety uzyskają prawo do emerytury od 60 roku życia, a mężczyźni od 65, wejdzie w życie 1 października. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poinformowała, że ZUS jest przygotowany do reformy i napływu wniosków emerytalnych. Dodała, że testem była działalność doradców emerytalnych, którzy w ciągu 2 miesięcy przyjęli już ponad 360 tysięcy interesantów. Również jeżeli chodzi o kwestie możliwości właśnie takiego ewentualnego wzmożonego odwiedzenia naszego oddziału przez ubezpieczony, trochę też to już przerobiliśmy przy doradcach emerytalnych, no bo skoro przyjęliśmy od 3 lipca do 24 sierpnia 360 tysięcy i obsłużyliśmy, i ta ocena jest bardzo wysoka, to znaczy, że już jakoś właśnie mamy to przećwiczone i w tej chwili myślę, że to też sprawnie będzie przebiegało przyjmowanie tych wniosków, ustalanie prawa i wypłata tych świadczeń emerytalnych. Wniosek o emeryturę można składać na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Będzie to możliwe już od piątku 1 września. Nie wszyscy uprawnieni do przejścia na wcześniejszą emeryturę muszą skorzystać ze swojego prawa. Doradcy emerytalni przypominają, że każdy dodatkowy rok pracy to średnio o 8% wyższe świadczenie emerytalne. W Sejmie odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, organu nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym tematem spotkania była kwestia bezpieczeństwa publicznego w kontekście przepisów dotyczących czasu pracy w ochronie zdrowia i transporcie.
Szef Rady, poseł Janusz Śniadek, wskazuje, że chodzi o zwrócenie uwagi na konieczność stosowania się firm z tych dwóch obszarów, transportu i zdrowia, do obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach pracodawcy nie zapewniają swoim pracownikom odpowiedniego odpoczynku. Takie sytuacje zdarzają się m.in. na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Mamy dobre regulacje, wciąż jednak nie wszyscy chcą ich przestrzegać, a to przekłada się na poziom bezpieczeństwa publicznego, mówi przewodniczący Rady poseł Janusz Śniadek. Chodzi o przepisy i ich egzekucję. No to jest jakby ciągle sprawa fundamentalna, bo z jednej strony mamy pewne regulacje dobre na europejskim poziomie, natomiast jest kwestia egzekwowania ich od wszystkich zakładów, kierowców, osób pracujących w tym obszarze. No jest to jedno. Jest inspekcja transportu drogowego, to dwie bardzo poważne, ważne instytucje państwowe tym się zajmują, ponieważ mało jest takich obszarów życia, aktywności gospodarczej człowieka, publicznej, jak transport, mający wpływ na nasze bezpieczeństwo. Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy m.in. ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Dzisiejsze posiedzenie Rady odbyło się w cieniu śmierci Romana Giedroycia, głównego inspektora pracy, który zmarł w niedzielę. W województwie lubelskim wykryto 3 nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń. Tym samym liczba ognisk wirusa ASF wzrosła do 91. Ognisko wykryto w gospodarstwie w Janowie Podlaskim oraz w 2 gospodarstwach w Międzyrzeczu Podlaskim. W miejscach tych zostały wdrożone procedury związane z likwidacją choroby. Wirusa ASF wykryto w naszym kraju po raz pierwszy w lutym 2014 roku. Tylko w tym roku stwierdzono 68 ognisk tej choroby. Afrykański pomór świń to choroba niegroźna dla ludzi, ale przynosi znaczne straty gospodarcze dotyczące zarówno produkcji trzody chlewnej, jak i poważne ograniczenia w produkcji i sprzedaży wyrobów z mięsa. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 19 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby. Na wybrzeżu umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Na wschodzie kraju miejscami zmienny. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskalni. Ciśnienie będzie powoli spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w Rozmowach Niedokończonych podejmiemy temat Nasze dzieci idą do szkoły, a my razem z nimi. Naszym gościem będzie pani Małgorzata Waczyńska, pedagog i katecheta. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Zaś w Radiu Maryja w audycji dla małżonków i rodziców proponujemy temat Jeśli emigrować, to razem czy osobno? Naszym gościem będzie pan Tomasz Kania, wicedyrektor katolickiego Radia Londyn. Początek tego spotkania godzina 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Jeszcze wrócimy. Mimo ukraińskiej blokady IPN będzie pracować na Wołyniu. Taki jest nasz obowiązek ludzki, chrześcijański, polski, przyrzeka profesor Krzysztof Szwagrzyk. W naszym dzienniku również rozmowa z nieugiętym wiceprezesem IPN-u. Dieta bez margaryny. Amerykanie zakazują produkcji margaryn. Utwardzone oleje roślinne znacznie bowiem zwiększają śmiertelność. Kto zatem korzysta na promowaniu w Polsce margaryn jako produktów prozdrowotnych, pyta nasz dziennik. Podkarpackie dziękuję biskupowi Frankowskiemu. Niezliczone są dokonania i zasługi księdza biskupa Edwarda Frankowskiego dla Podkarpacia. Nasz dziennik relacjonuje uroczystości honorujące księdza biskupa. Czuwania za Polskę. Od 1 września przez 9 pierwszych piątków miesiąca będziemy w sposób szczególny modlić się za Polskę. Włącz się i ty. Szczegóły w naszym dzienniku. Moja mama odmówiła aborcji. Przestrzegano mamę, że urodzimy się z wodogłowiem. Dziś z bratem jesteśmy kapłanami.
W naszym dzienniku poruszający wywiad z księdzem Sławomirem Kostrzewą. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 10 minut po godzinie 13 przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam serdecznie i pozdrawiam rodzinę Radia Maryja i zapraszam na audycję aktualności dnia. Ogódź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz tam dara. Powstańcie z mocy, kto nazywa. Ogódź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandar. Powstańcie z muzyk, Munda wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci, gdzie byś nas? Kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat? I kto zatracił? Drodzy Państwo, dzisiaj zespół z udziałem polskiego prokuratora udaje się do włoskiego Rimini, żeby tam przyjrzeć się sytuacji śledztwa, które dotyczy brutalnego gwałtu, o którym od kilku dni już wiemy. Niestety informuje nas też opinia publiczna. Ja bardzo gorąco na antenie Radia Maryja witam pana Patryka Jakiego, wiceministra sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, ojcze. Panie ministrze, chciałem zapytać, dlaczego taka decyzja o polskim śledztwie również w tej sprawie? No bo nie mamy żadnych wątpliwości, że polskie państwo musi robić wszystko, co może, aby pomóc polskim obywatelom. No w tej sprawie powinna działać zasada jeden za wszyscy, wszyscy za jednego i my musimy zrobić wszystko, żeby po pierwsze pomóc ofiarom, a po drugie, żeby złapać sprawców. Dlatego polska prokuratura wszczęła swoje osobne śledztwo, które daje nam różnego rodzaju możliwości. Oprócz tego polscy prokuratorzy udali się tam na miejsce, no właśnie po to, żeby pilnować Włochów i pomagać im w znalezieniu tych sprawców, ale również jeżeli chodzi o przeprowadzenie takiej, będziemy dysponowali swoim doświadczeniem i swoimi umiejętnościami, jeżeli chodzi o przeprowadzenie takiej analizy kryminologicznej, ale również jeżeli chodzi o takie instrumenty i narzędzia ścigania sprawców. No, dlatego po prostu uważamy, że zadaniem polskiego państwa jest pilnowanie tego postępowania w taki sposób, aby sprawcy zostali znalezieni i surowo ukarani, najlepiej w Polsce. Panie ministrze, różne informacje do nas dochodzą, czy to z wczoraj, jeszcze z wieczora, czy już z dzisiejszego poranka. Ja chciałbym zapytać, jak na dziś wygląda sprawa poszukiwania choćby sprawców, bo gdzieś tam były informacje o tym, że znaleziono sprawców, czwórkę sprawców. Gdzieś pojawiały się informacje, że jest 20 podejrzanych osób. No, rzeczywiście policja włoska zawężyła w tej chwili grono osób, które są ścigane. Nie mają jeszcze żadnych z tych osób, nie znaleźli jeszcze żadnych z tych osób, ale rozpoznali część sprawców na monitoringu, dysponują też innym materiałem dowodowym. Dlatego no, wydaje się, że złapanie tych osób to jest kwestia czasu, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, no, my jako polskie państwo będziemy tutaj aktywni i będziemy robić wszystko, aby w tym śledztwie aktywnie uczestniczyć, bo za to bestialstwo powinna być taka przykładna kara, aby już nikomu nic do głowy nie przyszło, aby takie zbrodnie stosować. Chociaż no, z drugiej strony pamiętajmy, że akurat tej akurat zbrodni udałoby się uniknąć, gdyby nie fatalna polityka migracyjna Unii Europejskiej. To
akurat tej zbrodni dałoby się uniknąć. My zresztą od dawna powtarzamy, że póki nie zrobimy porządku, jeżeli chodzi o różnego rodzaju imigrantów i islamistów w Europie, to niestety tego typu zbrodnie będą się zdarzały i zdarzają się no niestety niemalże z częstotliwością co tydzień w Europie. Tutaj tak się musiało to skończyć i dobrze, że tutaj Polska jest takim państwem, które no jednak już z niewielu opiera się tej takiej poprawności politycznej do sprowadzania różnego rodzaju ludzi o dzikich zachowaniach i dzikiej kulturze. No właśnie, wspomniał pan minister o tym, że niektórzy w imię czy w myśl poprawności politycznej w taki czy inny sposób decydują. Wczoraj też no, mini szczyt migracyjny, pewne zapowiedzi, jakieś obietnice, pomysły, nie wiadomo co z tego wyniknie. Natomiast też widać w mediach polskich próbę takiego rozmiękczania i jakby trochę też zrzucania winy na tych młodych ludzi, którzy zostali skrzywdzeni, bo gdzieś tam się pojawiają informacje, że ta plaża jest zamknięta o tej porze, że oni nie powinni tam wchodzić i tak dalej. No, jak na takie coś popatrzeć? To jest taka reguła niestety konsekwencji, to znaczy no, część polskich mediów jest współodpowiedzialna za politykę migracyjną, ponieważ od lat ją popiera, popiera tutaj przywożenie do Europy różnego rodzaju ludzi, gdzie my już od dawna mówiliśmy, że jak będziemy zgłosili bez żadnej kontroli tych różnych migrantów, no to będzie się to kończyło tak jak się skończyło właśnie w Rzymie, czy tak jak się skończyło w Barcelonie, czy w innych miejscach. No i po prostu dzisiaj tym mediom ciężko się przyznać do tego, że są współodpowiedzialni za tę tragedię, że ciężko im zmienić swoje zdanie. Po prostu nie mają takiej ludzkiej przyzwoitości, żeby powiedzieć, przepraszam, popełniliśmy błąd. Ja zresztą sądziłem, że w ogóle wczorajszy dzień rozpocznie się w niektórych polskich mediach od przeprosin. Po prostu przepraszamy za to, że promowaliśmy politykę migracyjną i że cierpią na tym kolejni Polacy. No ale jak widać, wiele osób nie ma takiej odwagi, żeby po prostu w sposób uczciwy przeprosić za to, co się dzieje. Znaczy, po prostu konsekwencje fatalnej polityki elit Unii Europejskiej, do których aspirują niestety też polskie media i polscy politycy, czy tam z Nowoczesnej, czy z Platformy, to jest ta nieodpowiedzialna polityka doprowadziła do po prostu takiej tragedii. No i niestety obawiam się, że póki ta polityka nie zostanie zmieniona, to tej tragedii będziemy mieć wcale nie mniej, ale więcej. Będziemy oczywiście przyglądać się tej kwestii, natomiast też chciałem zapytać pana ministra, jako przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, tak w skrócie mówiąc tę nazwę, jakie plany komisji? Wiemy, że już niedługo kolejne przesłuchania, no i wreszcie to pytanie, które pojawia się chyba za każdym razem, kiedy komisja ma się zebrać. Co z panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz? Czy jest w ogóle jakaś szansa, żeby ona pojawiła się i powiedziała to, co ma do powiedzenia? Ile dzikich sytuacji u nas w ogóle, w samej Polsce. Hanna Gronkiewicz, której nikt nie chce już dawno, i samo to, że referendum było zwołane, nikt jej nie lubi, nie chce, a ona jak ta locha, ale dosłownie. Proszę Państwa, chcę tylko zwrócić uwagę, wracając do tego tematu, że dzikie kraje, dzika Rosja, dzika Anglia, dzika Afryka, prawda? No powiedzmy te trzy. A Ameryka to troszeczkę, no, wyszła z tych podbojów, ale no ma za sobą krew, prawda? Niewinnych ludzi, Murzynów ile naściągali, a teraz Murzyni sami chcą podróżować i się przemieszczać. Niech Państwo tylko tutaj w Europie, jeżeli jesteśmy w Europie, zwrócą uwagę na związki Rosji z Francją, Rosji z Anglią, prawda? Chociaż to nie jest Anglo-Ameryka, bo Rosja to nie jest ani Anglia, ani Ameryka, bo jest Anglo-Ameryka. Ale są związki dzikiej Rosji z dziką Anglią. Takie wnioski wyciągamy. Są wnioski dzikiej Rosji z dziką Francją. Państwo zobaczą, że tutaj Janek Witek, jak jeszcze żył, słynny ekonomista, też mówił o Francji, że Francja jest bardzo odważna, że elektrowni tyle nabudowała atomowych, co na przykład w Polsce byłoby niemożliwe, czy w innych krajach. I tylko Francja, taka nowoczesna jak USA, jak Ameryka. No bo on nie był w Ameryce, Jaśko.
i chciał tutaj troszeczkę będziemy udać się przyglądać to, też i tej sprawie i oglądać się, oglądając pojawiasz się i znikasz z tego, Mister bo of America nie, nie no i tak Jaśko świrował interesujące tak świrował, z, takiej, tak z takiego punktu widzenia Polacy tylko i wyłącznie z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego no, pokazuje skalę świrują, czyli, że są Anglikami mówiąc, ale też Anglikami, jak tam, zezwoleń na takie, takie jakoś działania jakoś tak Anglika to ja tam nie widziałam chyba jeszcze na tym Uniwersytecie Warszawskim a tym bardziej w Bibliotece Uniwersytetu Uniwersytetu Warszawskiego, ale Amerykanin tam taki na wózku inwalidzkim jeden jest. No. Z każdym posiedzeniem wiemy coraz więcej. Mówimy o chęcie. Kulisy i mechanizmy, jakie rządziły się wyprzedażą majątku narodowego. No, tak naprawdę to my mówimy o Warszawie, czyli takim miejscu, które no, jest charakterystyczne, jest stolicą Polski, natomiast no, pamiętajmy, że podobne złodziejstwa, uwłaszczanie się na majątku narodowym nomenklatury, no to jest zjawisko powszechne od 89 roku, od obrad okrągłego stołu. Uwłaszczanie się na majątku narodowym, i tego typu czyli złodziejstwa może złodziejstwo, mieć, za to złodziejstwo, babcz tym powinien odpowiedzieć, bo to nie są to, jakieś każdy potrafi wskazać w swoim powiecie, co najmniej jest Ala, takie złodziejstwo. Makryna Mieczysławska, serdecznie pozdrawiam. W dziwnych okolicznościach za jakieś śmieszne ceny trafiła do osób, które miały dojścia do różnego rodzaju układów. No i my po prostu jako komisja te układy konsekwentnie krok po kroku rozbijamy, a majątek zwracamy do Skarbu Państwa. I tak powinno właśnie działać, tak powinna działać profesjonalna wspólnota narodowa. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie. Minister Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, był gościem audycji Aktualności z Dnia. Także dziękujemy Jakiemu. Proszę Państwa, w naszym radiu to KFM Eurokoncita Barbie Baby Lunch from Extra. Mówimy tutaj o takich dzikich narodach, dzikich krajach, jak Anglia, jak Rosja, jak Afryka, prawda? Bo Ameryka się tak wyrobiła, że no odbijała różne kraje w świecie, ale najwięcej kolonii w świecie to miała Anglia. No i tutaj dzisiaj dostało się Anglii ze strony Radia Maryja. Także proszę słuchać nas, bo my też korzystamy z wypowiedzi profesorów, którzy występują i tu, i tam. I tu, u nas, w naszym radiu. Tak FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, jak również proszę Państwa, w Radiu Maryja i nawet Radio Maryja jest w samym Londynie. Dzisiaj też radio to ostrzega Polaków, przestrzega, żeby nie jechali do Anglii, bo Polakom tam będzie jeszcze gorzej, albo w świecie, żeby nie latać, nie jeździć. W świecie nie ma nic ciekawego. System szatana w sumie jest pejoratywny. Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. I co? Państwo tego wersetu nie słyszeli? Drodzy Państwo, w Katowicach trwają targi górnictwa, przemysłu energetycznego i hutniczego. Posłuchajmy wypowiedzi prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, która na otwarcie tychże targów skierowała do zebranych, do uczestników również swoje słowo. Jest to dobra okazja do tego, aby powiedzieć i pochwalić się tym, co dzieje się w tej chwili w branży górniczej. Tym, co udało nam się przez blisko dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości zrobić dla reformy górnictwa. I też jest to okazja do tego, by powiedzieć tutaj stąd, z Katowic, ze stolicy Śląska, ale też ze stolicy polskiego przemysłu, polskiego górnictwa, żeby powiedzieć, że górnictwo jest dla polskiej gospodarki niezwykle ważne i będzie ważne. I to będzie nowoczesne górnictwo. I takiego górnictwa chcemy i takie górnictwo budujemy. I te targi, na których, tak jak wspomniał już mój przedmówca, pan prezes, pokazują właśnie, jak dużo nowych technologii, nowoczesnych technologii, tej nowoczesności w górnictwie może być. I to jest przyszłość polskiego górnictwa i to jest przyszłość polskiej gospodarki. Muszę zacząć od podziękowań. Jest ze mną Grzegorz Tobiszowski, wiceminister w moim rządzie. Nie ma
Krzysztofa Tchórzewskiego, ale on jest patronem tych targów i to są dwaj ministrowie, dzięki którym możemy dzisiaj powiedzieć, że polskie górnictwo zaczyna nowe życie. Dzięki Ci. Radio Polski. Proszę. Ja muszę Państwu powiedzieć, że kiedy rozpoczynaliśmy pracę naszego rządu i było wiadomo, że jednym z pierwszych zadań, które musimy podjąć, trudnych zadań, to jest rozwiązanie problemu górnictwa, doprowadzenie do reformy górnictwa. Chyba niewielu wierzyło, że to się powiedzie. Ja pamiętam taką rozmowę z Grzegorzem, który przyszedł i powiedział mi, słuchaj, to nie chodzi o to, żebyśmy przeprowadzili reformę na 2-3 lata, tak jak już to wielokrotnie próbowano robić, a za 2-3 lata trzeba będzie robić reformę od nowa. Tylko chodzi o to, żebyśmy zbudowali nowy system, zupełnie inaczej spojrzeli na branżę górniczą, dali jej nowe życie i dali jej przede wszystkim przyszłość. I tak się stało. Podziękowania należą się wszystkim szefom spółek górniczych, energetycznych, którzy bardzo ciężko pracują nad tym, żeby ten projekt się powiódł. Zarządom spółek, ale też wszystkim pracownikom, wszystkim załogom, które podeszły z wielkim zrozumieniem do tych projektów i do tych zmian. I można powiedzieć, że dzisiaj to jest nasz wspólny sukces. To jest nasz wspólny sukces, to, że możemy powiedzieć w Katowicach w 2017 roku przed polskim górnictwem, przed polską energetyką jest dobra perspektywa, dobra przyszłość. I chcemy budować właśnie polską energetykę, polską gospodarkę w oparciu o bezpieczny miks energetyczny, w którym węgiel kamienny, węgiel brunatny będzie miał niezwykle istotne miejsce. I tak się dzieje i tak się będzie działo przez kolejne miesiące i lata, bo przecież ta reforma jeszcze cały czas trwa, ona w tej chwili weszła w nowy etap. W tej chwili myślimy właśnie o budowaniu nowoczesnych technologii węglowych, o nowoczesnym górnictwie, a do tego potrzebujemy również i nowoczesnych rozwiązań. Chcemy stawiać na polską myśl inżynierską, chcemy oferować również te nasze produkty na zewnątrz. Chcemy mówić o tym, że górnictwo polskie, polska energetyka są naszą wizytówką. Ale to jest też bezpieczeństwo energetyczne Polski, naszego państwa. Zdajemy sobie z tego sprawę, że we współczesnym świecie każde państwo musi budować tak swoją gospodarkę, tak swoją wrażliwą bardzo jej część, czyli energetykę, aby stworzyć jak największe, zabezpieczyć w jak największy sposób swoje państwo. I to robimy, dlatego węgiel kamienny jest niezwykle ważny. To nie są łatwe reformy i to nie są łatwe decyzje, ale myślę, że wszyscy z Państwa, którzy obserwowaliście, widzieliście ten proces, uczestniczyliście w nim, możecie powiedzieć, że rzeczywiście udało się stworzyć dobry zespół, dobry team, dobrą drużynę, która ten projekt potrafiła przeprowadzić. Teraz jesteśmy na tym etapie, kiedy właśnie budujemy przyszłość polskiego górnictwa. Jaka ona będzie, to pewnie Grzegorz za chwilę Tobiszowski powie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem dumna z tego, że ten projekt się powiódł. Również dlatego, że sama jestem związana z gminą górniczą, sama pochodzę z tego regionu i wiem doskonale, że dla nas tutaj, ludzi mieszkających na południu Polski, górnictwo to nie tylko jest gospodarka, to nie tylko jest ten moment, kiedy miejsce pracy, to nie jest tylko możliwość zarabiania, ale to jest też wielki etos budowany przez wiele pokoleń i to jest po prostu nasze życie. I wiele gmin, wiele miejscowości, gdybyśmy tego projektu nie potrafili przeprowadzić, po prostu dzisiaj byłoby w trudnej sytuacji. I cały czas pamiętaliśmy również o tym, kiedy ten projekt był realizowany, że chodzi tak naprawdę o ludzi, o tych ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy z dziada, pradziada są związani z branżą, którzy z dziada, pradziada są związani z tymi miejscami, w których dzisiaj żyją, pracują i chcą, żeby się te miejsca rozwijały. I tak to postrzegamy. Chcemy, by polskie górnictwo było nowoczesne, by było oparte o nowoczesne technologie, by było bezpieczne, by było konkurencyjne i tak się dzieje.
i by przynosiło zyski. Dzisiaj po pierwszym półroczu możemy powiedzieć, że wiadomości są optymistyczne, ponieważ kondycje spółek węglowych, spółek energetycznych są bardzo dobre. Górnictwo zaczyna przynosić zyski ponad 1,5 miliarda złotych już za pierwsze półrocze. Myślę, że to są dobre prognostyki. Ale oczywiście, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli tak, że jesteśmy zadowoleni, zamykamy rozdział, bo już wszystko zrobiliśmy, to ten projekt nie miałby szans powodzenia. To jest dopiero pierwszy etap. Teraz zaczynamy budować ten kolejny. Życzę wszystkim Państwu, po pierwsze, aby Wasze projekty, Wasze produkty, Wasza współpraca była jak najlepsza, abyście tutaj w czasie tych targów mieli okazję do wymiany poglądów, opinii, ale też do ciekawych pomysłów. Życzę, byście Państwo realizowali swoje zamierzenia zawodowe, Wasze firmy by się rozwijały i wszystkim Państwu przede wszystkim życzę tego, abyśmy mogli powiedzieć z dumą, że polska gospodarka rozwija się coraz szybciej, a dzięki temu coraz lepiej żyje się wszystkim Polakom. Dziękuję bardzo. Był to fragment konferencji prasowej prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, podczas otwarcia targów górnictwa, przemysłu energetycznego i hutniczego w Katowicach. Kolejny temat. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana posła Wojciecha Skurkiewicza, wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie pośle, kolejne niepokojące informacje z Pjongjangu, a może konkretniej z Japonii. Korea Północna po raz kolejny wystrzeliła pocisk, rakietę, która przeleciała nad terytorium japońskim. Nowy Jork reaguje, spotkanie Rady Bezpieczeństwa, ONZ i tak dalej. To już kolejny raz, kiedy Korea Północna w taki sposób się zachowuje, nie przejmując się jakby tym wszystkim, co opinia publiczna, co ci, którzy mają coś do powiedzenia na świecie, mówią w tych kwestiach, nie reaguje też na te ostrzeżenia, wreszcie nie reaguje na sankcje zapowiadane i wprowadzane. Jak odbierać takie zachowania Korei Północnej? Bez wątpienia ten reżim północno-koreański, reżim Jong-una, pręży muskuły i pokazuje swoje możliwości i bez wątpienia jest to duże wyzwanie, a zarazem i zagrożenie dla świata zachodniego, państw zachodnich, w tym również Stanów Zjednoczonych, ale i Japonii, bo to bezpośrednio tego kraju dotyczą te działania. Ta próba, która
odbyła się polskiego czasu dzisiaj w nocy, czasu japońskiego to była bodajże godzina 6 rano, pokazuje, że Korea wciąż się zbroi, tak jak słusznie ojciec zaznaczył, nic sobie nie robiąc z sankcji, które są nakładane na ten kraj, embarga i innych działań, które są podejmowane w stosunku do reżimu północno-koreańskiego. Mało tego, Korea wciąż rozwija swoje możliwości, bo to wystrzelanie tymi rakietami średniego czy wręcz i dalekiego zasięgu pokazuje możliwości, jakimi Korea dysponuje i możliwości, jakie może użyć w stosunku do państw traktowanych przez Koreę jako państwa, które mogłaby zaatakować. Japonia, ta rakieta, która przeleciała nad drugą co do wielkości japońską wyspą Hokkaido, pokazuje, że w każdej chwili Japonia może być, czy cele w Japonii mogą być przez Koreę zaatakowane. Mało tego, jak wykazują analitycy, którzy zajmują się tym, co dzieje się tam właśnie w tamtym rejonie świata, wskazują, że Korea prawdopodobnie dysponuje już pociskami balistycznymi, które są w stanie przenosić ładunki nuklearne, a wiemy, że te działania związane z wybudowaniem ładunków nuklearnych są zaawansowane w Korei, niestety. I to jest bardzo poważny problem. Dlatego też słyszymy z ust prezydenta Donalda Trumpa głosy krytyki reżimu północno-koreańskiego, ale również i wzywające koalicję państw zachodnich do podjęcia działań przeciwstawiających się temu, co dzieje się w Korei. Korea Północna jest krajem bardzo ubogim, bardzo biednym, gdzie ludzie naprawdę w tym reżimie takim głęboko totalitarnym żyją w skrajnej nędzy, a najwyraźniej postawił reżim Kim Jong-una, postawił sobie za cel wzmacnianie tego potencjału wojskowego i potencjału służącego wprost do niszczenia i zabijania. Te kolejne próby, które były podejmowane na przestrzeni ostatnich lat i miesięcy, pokazują, że Korea wciąż udoskonala swoje możliwości te uderzeniowe, wciąż udoskonala swoje pociski, swoje rakiety. I bez wątpienia to jest poważny problem. Poważny problem dla państw świata zachodniego, poważny problem dla Stanów Zjednoczonych i poważny problem dla Japonii jako takiego bezpośredniego sąsiada, który jest bezpośrednio narażony i na ten atak, na tą agresję. No dziś o wczesnym poranku Japończycy na Hokkaido zostali wybudzeni alarmami, zostali poinformowani o zbliżających się rakietach, czy przylatujących rakietach nad terytorium Japonii, terytorium wyspy i bez wątpienia to budziło w nich olbrzymie zaniepokojenie, a wręcz taką swoistą zgrozę. Panie pośle, pytanie też takie, które się rodzi, patrząc na to, co robi reżim północno-koreański. Jakie są intencje? Czy możemy powiedzieć, czy jednoznacznie wskazać, po co to wszystko? Czy to jest jakieś dążenie do wojny, czy chęć tylko pokazania, że jesteśmy silni mimo wszystko, a z drugiej strony ukrycia tej biedy i rzeczywiście takiego reżimu bardzo, bardzo mocno zakrojonego, jeżeli chodzi o stosunek do zwykłych mieszkańców Korei Północnej, o traktowanie obywateli? Absolutnie, to jest kraj, który obrazki te z Korei, które gdzieś przedostają się od czasu do czasu, są żywcem zaczerpnięte z tych najczarniejszych lat okresu komunizmu, Związku Radzieckiego czy Republik Związku Radzieckiego, i które bez wątpienia znamy z lat 50., 60. czy 70. Ta przysłowowa bieda aż piszczy, a mimo to Korea próbuje się zbroić po zęby i to jest bez wątpienia problem. Ale na pewno to jest takie realizacja takiego rozdmuchanego imperialistycznego ego przywódcy
Korei, Kim Jong-una, który no, twardą ręką rządzi, a jest jakby spadkobiercą czarnych rządów swoich poprzedników, ojca i dziadka. I bez wątpienia też chcę podkreślić swoją dominującą pozycję, swoją dominującą rolę w tymże właśnie kraju. Tylko problemem jest to, że dziś w XXI wieku takie działania mogą przyczynić się do niekontrolowanego wybuchu działań represyjnych z jednej strony i tych, które będą odpowiadały na te podejmowane przez właśnie Koreańczyków. I to jest bez wątpienia problem. I pewnie to będzie jeden z elementów dzisiejszego popołudniowego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ, bo to jest zagrożenie dla pokoju ogólnoświatowego. To jest zagrożenie dla pokoju w tamtym rejonie świata, ale to jest dla całej kuli ziemskiej, bo ta jedna przysłowiowa iskra może przyczynić się do tego, czy może posłużyć do tego, że może zrodzić się wręcz konflikt globalny, co byłoby no, straszne dla ludzi, straszne dla całego świata i wręcz w konsekwencjach nieobliczalne. Ale mam nadzieję, że te działania, które będą podejmowane przez państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Rady Bezpieczeństwa, ale również i bezpośrednich sąsiadów, czy Koreę Południową, również Japonię, ale także i tych, którzy powinni podjąć się mediacji, żeby załagodzić te kwestie. Mam na myśli Kreml i Pekin, no bo bez wątpienia te dwa mocarstwa też no, muszą w jakiś sposób angażować się w łagodzenie tej sytuacji, tego konfliktu. Bez wątpienia muszą się przyczynić do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo w tym rejonie świata, bo to jest poważny problem. To nie jest tylko problem tych ludzi, którzy zamieszkują właśnie rejon Pacyfiku, ale to jest problem nas wszystkich, nas jako państw świata zachodniego. Wspomniał pan poseł o Moskwie, pojawia się zatem pytanie bliższe nieco nam. 14-20 września zapowiadane manewry Zapad 2017. Moskwa mówi, że te manewry będą miały tylko i wyłącznie charakter obronny, ćwiczeń obronny, czyli na wypadek momentu, kiedy ktoś okazałby się agresorem, zaatakowałby. Szacują, mówią, że około 12 tysięcy, 13 tysięcy wojskowych weźmie w nich udział. Natomiast analitycy zachodni, urzędnicy, obserwatorzy i znawcy tematu mówią, że może nawet 100 tysięcy żołnierzy w tych manewrach wziąć udział. Jak my, jako bezpośredni sąsiad, bo te manewry przecież przy naszej granicy praktycznie będą się odbywały, jak my mamy też spoglądać na wschód w tych dniach? To jest kolejna sprawa, która już jest bliżej naszych granic, jak ojciec zaznaczył. Ale to jest sprawa, która jest jakby zupełnie nową, bo do tej pory te ćwiczenia, które odbywały się na terenie Rosji czy Federacji Rosyjskiej, one były gdzieś prowadzone w zachodniej części Rosji, przy granicy czy to z Białorusią, czy to z Ukrainą i one były prowadzone na terenie Rosji. Teraz te ćwiczenia, które są zapowiedziane na wrzesień, te manewry, one już wykraczają poza granice Rosji, Federacji Rosyjskiej, przenoszą się na teren Białorusi. I to jest dla nas problem, bo one się niebezpiecznie zbliżają do Sojuszu Północnoatlantyckiego. One są już w bezpośrednim sąsiedztwie. Stąd też taki dość mocny głos Jensa Stoltenberga, który nie tak dawno był w Polsce, który bardzo mocno jako szef NATO przygląda się temu, co się będzie działo w Rosji i na Białorusi, ale to również i głos państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bez wątpienia każdy, kto obserwuje to, co dzieje się w naszej części Europy, potrafi odczytać te działania Rosji na Białorusi i na zachodzie Federacji Rosyjskiej. I to jest niejako swoista odpowiedź Kremla na działania, które zostały podjęte przez Sojusz Północnoatlantycki, a związane z wzmocnieniem wschodniej flanki NATO i tą obecność rotacyjną
rotacyjną, ale już taką bardziej, jeszcze nie stałą, ale wciąż rotacyjną obecność wojsk amerykańskich w naszej części Europy. Ja się obawiam tylko jednego, że po tych ćwiczeniach Zapad 2017 poza jakimiś działaniami, które będą podejmowali wojskowi rosyjscy i białoruscy, zostanie poza jakimś tam niesmakiem państw Europy Zachodniej, pozostanie obecność wojsk rosyjskich na terenie Białorusi. Tego się najbardziej obawiam, że Rosjanie wejdą na Białoruś jako ci, którzy będą prowadzić ćwiczenia, którzy będą prowadzić te pokojowe działania, czy działania wojskowe w czasie pokoju, te manewry, ale już z tej Białorusi nie będą chcieli się wycofać. Tego się najbardziej obawiam i taki scenariusz jest również rozważany. A to już by było bardzo niepokojące i bardzo niebezpieczne w sytuacji, kiedy tak wiele mówi się o wzmocnieniu obecności rosyjskiej w obwodzie Kaliningradu. Nic nie jest pewne, widzicie państwo, wszystko jest podejrzane. Radia Maryja, że to jest najbardziej zmilitaryzowany obszar świata, który jest tuż przy naszej granicy, granicy polskiej, obwód kaliningradzki, a z drugiej strony mamy obecność, czy będziemy mieli obecność rosyjską na Białorusi, a przecież wiemy, że połączenie między Polską a Litwą, ten tak zwany przesmyk suwalski, to jest określane przez specjalistów tak zwane miękkie poddusze państw NATO, naszej części Europy, które szczególnie musi być wzmocnione i które musi być szczególną troską traktowane przez wojska sojusznicze. Dlatego też rodzi się i mnoży się całe mnóstwo tych problemów związanych z obecnością w formie ćwiczeń, a nie daj Boże również i stałej obecności wojsk rosyjskich na terenie naszego sąsiada, czyli Białorusi. A zatem przyglądamy się tym kwestiom, a ja tymczasem za rozmowę dziękuję, panie pośle. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, do usłyszenia. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, był gościem audycji Aktualności Dnia. Drodzy państwo, trwają aktualności dnia. Jest z nami pan dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Witamy serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże ojcu i słuchaczom. Panie doktorze, wczoraj wicepremier pan Mateusz Morawiecki wraz z ministrem Marianem Banasiem podczas konferencji prasowej powiedzieli m.in. takie słowa, że służby skarbowe przywróciły powagę państwu i na temat uszczelnienia wpływów z VAT-u wyrazili się w ten sposób, że około 20 miliardów złotych będzie wpływów do budżetu z uszczelnienia tegoż podatku VAT. To są pewne fakty suche, można powiedzieć pewne liczby, cyfry, które wypowiadamy, czasem się do nich przyzwyczajamy. Dlatego poprosiłem pana doktora o rozmowę, żeby może też tak naświetlić naszym słuchaczom to, co oznaczają te cyfry akurat, te 20 miliardów choćby, o których panowie mówili na konferencji prasowej. Jaka to jest skala? Bez przesady możemy powiedzieć, że uszczelnienie podatkowe i w ogóle poprawa kondycji naszego budżetu państwa i całych finansów publicznych to jest jedno z największych osiągnięć polityki gospodarczej tego rządu, konkretnie Ministerstwa Finansów zwłaszcza, a wśród urzędników
pracowników wysokich Ministerstwa Finansów, którzy są za tę sferę odpowiedzialni, należy